Jestem oficjalnie dyrektor artystyczny festiwalu, ale tak naprawdę to robi się tutaj wszystko. Od pomocy artystom przez sprzątanie. Podstawowa rzecz, nad którą się skupiam, to jest oczywiście przygotowanie programu, wizja całości, kontakty z artystami, bukowanie tych artystów, negocjacje, wymyślanie filmów, które pokażemy, całe mnóstwo innych rzeczy związanych z programem, no ale też oczywiście wszystko, co trzeba zrobić, to też robię, bo nikt inny tego nie zrobi. Zresztą każdy z nas w grupie naszej festiwalowej tak naprawdę dzieli całe mnóstwo funkcji. Pytanie, kto wymyśla artystów, którzy mogliby wystąpić na scenie, jest naprawdę fikuśne, bo zapowiadałem już festiwal parę razy i za każdym razem pytałem się, kto jest dyrektorem artystycznym, i nikt z obsługi nie umiał mi powiedzieć. Zazwyczaj spotykałem się z informacją, że krąży tutaj jakiś taki człowiek, taki chłopak, chudy, wysoki, z bródką, i chyba to on, ale nikt sobie głowy nie daje uciąć. A później spotkałem swojego dobrego, starego znajomego, przyjaciela Piotra Pucyło i się okazało, że to on jest. Ale fajna pogoda. Bo zawsze wydawało mi się, że muzyka, która jest inspirowana tradycją, obojętnie z jakiego kraju pochodzi, może być niesamowitą inspiracją. Wydawało mi się, że to, co robimy, jest naprawdę ważne. Miałem poczucie misji. Potem mi to trochę przeszło. Fajne urządzenie. Cóż tutaj się dzieje, gdybym miał to określić? Wydaje mi się, że mamy do czynienia z typowym zlotem świrów. O, zazwyczaj jest tyle festiwali w Gdyni, że każdy dla siebie coś odnajdzie. Tutaj się zbierają ludzie naprawdę dziwni, kolorowi, a na naszym festiwalu to już jest w ogóle esencja kolorowości i dziwności. I jeżeli ktoś chciałby odpocząć, po prostu, zwyczajnie po ludzku i staromodnie, to może sobie przyjść do nas i wśród bratnich dusz po prostu chłonąć muzykę. Festiwalu jest dość enigmatyczna, bo pojawiam się na scenie i zapowiadam, że wystąpi przerwa. Ponieważ przerwy są bardzo krótkie, to ja się też pojawiam w sumie bardzo krótko. Wydaje mi się, że organizator oczekuje ode mnie tego, że powiem coś o zespole, który wystąpi za chwilę, ale staram się to jakoś ominąć, a to dlatego, że wiem z własnego doświadczenia, że akurat w przypadku takiej muzyki
jest to doświadczenie tak intymne, spotkanie z taką muzyką, że wszelkie podpowiedzi, nachalne lansowanie, wmawianie, że ktoś jest dobry, ciekawy, interesujący, że akurat powinien wystąpić, raczej działa na niekorzyść. Także ja się po prostu tylko staram ludzi delikatnie pokierować, ale nie zmuszać do słuchania. Trafiłem przypadkiem. To było już tak dawno, że nie pamiętam, ale wydaje mi się, że chodziło o to, że nie mógł przyjechać Marcin Kydryński. I jakoś przed zastępstwo, no skoro nie Marcin, to organizatorzy w końcu machnęli ręką i zgodzili się, żebym go zastąpił. I tak już wsiąkłem. Jeśli chodzi o festiwale, to wydaje mi się, jestem pewien, że jest to 12. edycja, a liczę to dlatego, że zazwyczaj pojawiam się na festiwalu z Watsonem, a Watson ma 12 lat z ogonkiem właśnie. Dzień dobry, przyjaciele. Jak się masz? Globaltica to festiwal. Tak naprawdę poświęcony promocji kultury z różnych stron świata. W 2005 bodajże, o ile dobrze pamiętam, zrobiliśmy pierwszą edycję w klubie Ucho, więc to była naprawdę dosyć mała impreza. Dwa dni koncertów, czterech artystów, nie wiem, publiczność może z 200 osób. No i tak to się w zasadzie zaczęło, z pomocą oczywiście miasta Gdyni. Wtedy pojawiła się też Ewa Lamża, którą poprosiliśmy o pomoc w składaniu wniosków na granty, na inne tego typu projekty, w których można byłoby zdobyć trochę pieniędzy na realizację Globaltiki. Bardzo szybko się mocno zaangażowała w festiwal i zaczęła praktycznie być odpowiedzialna za pełną organizację. Ja jestem Ewa Lamża, a to jest mój mąż Joachim. Upada, no. Ale jest pięknie. Słuchaj, co powiesz ludziom, żeby zaprosić na przyszły rok, żeby przyszli za rok? Jak przyszli teraz? A co im powiesz? Ja im powiem, że ta energia w tym festiwalu cały czas jest i mimo, że pada, że wieje, że szarpie i że dzwonią, to on będzie i będzie dobrze. Wizja była taka, żeby poprzez festiwal, poprzez wszelkie wydarzenia z nim związane, promować samą imprezę i jakby ideę, która przyświecała temu festiwalowi, licząc na to, że zostanie doceniona przez publiczność.
Jolanty. Ciężko powiedzieć, czy wypromowaliśmy tę markę. Na pewno zrobiliśmy wiele, żeby była rozpoznawalna zarówno w Polsce, jak i za granicą. I chyba częściowo nam się to udało. Natomiast tutaj, lokalnie, na pewno festiwal jest odbierany bardzo pozytywnie i daje głowę, że 90% publiczności, która pojawia się na naszym festiwalu, nie zna artystów. Znaczy niewiele wie na ich temat. Tak naprawdę staramy się robić ten festiwal dla młodych, dla ludzi w średnim wieku, dla osób starszych. Dbamy też o to, żeby dzieciaki świetnie się tutaj czuły. Myślę, że jest to rodzaj trochę edukacji dla nich, otwierania się na świat i wydaje mi się również, że w ten sposób wychowujemy sobie własną publiczność. Festiwal jest miejscem takim totemicznym. Tak jak Indianie mają totem, wokół którego się zbierają, myślę, że taką totemiczną funkcję ma muzyka. Gromadzi wokół siebie ludzi, którzy są w jakiś sposób podobni. I na Globaltice faktycznie publiczność jest wspaniała, kolorowa, ciekawa i spotkania z ludźmi wypełniają dużą część tego festiwalu. Jeżeli ktoś myśli, że festiwal dzieje się na scenie czy na scenach, to chyba tak nie jest. Tak naprawdę najciekawsze są spotkania. Ludzie się ze sobą spotykają, wymieniają wrażeniami, wzajemnie się inspirują.
oprócz warsztatów, oprócz wydarzeń na scenie, oprócz warsztatów teatralnych czy przedstawień teatralnych, filmowych, również są i stoiska. Ktoś by powiedział, że to głupie, merkantylne sprzedawanie różnych gadżetów, ale na tych stoiskach pojawiają się ludzie z pasją i to, co sprzedają, jest przedmiotem ich w zasadzie życia. Tego typu festiwale odbywają się w wielu miejscach w Polsce. One wszystkie są na bardzo dobrym poziomie, natomiast wydaje mi się, że Gdynia ma coś więcej. To znaczy miejsce, w którym się znajdujemy, miejsce, w którym odbywa się festiwal, jest magiczne. Wyświechtane słowo. Trafiłem jakiś czas temu na festiwal zupełnie przypadkowo i zakochałem się w nim bez pamięci. A to dlatego, że ja myślę, że tak jak każdy człowiek w rozsądnym wieku, tęskni do lat młodości i Globaltika w jakiś sposób tę młodość mi zwraca. Patrzę na swoje zawodowe życie i przez 30 lat zajmowałem się muzyką świata. Siedzę w wielu nobliwych, międzynarodowych gronach dziennikarzy. Zajmuję się dalej zawodowo muzyką świata, ale gdzieś po drodze wydaje mi się, że zagubiłem tę pasję. Może dlatego, że świat się już zmienił i że nie jest to takie rajcujące odkrywanie. Może. W jakimś sensie tę radość zagubiłem i Globaltika jest miejscem, tak jakbym powracał do tych dawnych czasów i odnajdywał tę pasję razem z ludźmi. Dlatego, że przychodzą tam melomani i każdy odkrywa tę muzykę dla siebie. Ja w tym uczestniczę i przypominam sobie to uczucie i wówczas w gronie tych melomanów pod sceną, którzy chłoną tą muzykę całą sobą, tańczą, cieszą się, ekscytują, naprawdę łatwo się znowu w tej muzyce zakochać. Wydaje mi się, że dla dziennikarza radiowego takie coś to bezcenne. Z jednej strony blisko miasta, z drugiej strony blisko plaży, przepiękny park, a do tego wszystkiego mam wrażenie, że Gdynia jest takim miastem, które najbardziej zasługuje na to, żeby być traktowanym jako miasto otwarte. Gdynia zawsze była takim polskim oknem na świat. To jest morze. To jest miejsce niesamowite i dające wolność i niesamowitą przestrzeń. Come on, 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 come on
To, że rzecz się odbywa w Gdyni, ma o tyle ważne znaczenie, że za miastem stoją konkretni ludzie, których pasja ten festiwal czyni. Nie wyobrażam sobie, żeby ten festiwal odbywał się bez Piotra, bo to jest jego autorski pomysł, bez całej rzeszy wolontariuszy, których nie widać. Bawi mnie w Globaltice wiele rzeczy. Bardzo dużo satysfakcji daje mi tworzenie programu i ocenianie, jak publiczność reaguje na to, co dla nich przygotowałem. Cieszy mnie to, kiedy widzę, jak dużo radości dają koncerty artystów, którzy u nas występują. Z drugiej strony bawią mnie opinie choćby znajomych, którzy opowiadają o tym, co im się podobało w danym roku najbardziej, którzy artyści najbardziej przypadli im do gustu. A zabawne jest to dlatego, że te opinie są całkowicie skrajne. Znaczy, z jednej strony ktoś mówi, że ten artysta z Mongolii był rewelacyjny, ale ci Malijczycy to już było średnie. Natomiast ktoś drugi twierdzi, no ta Mongolia to taka była średnia, natomiast Mali rewelacja. Dlaczego tu przychodzę? Dla pięknej muzyki, dla wspaniałych ludzi, dla niezapomnianych doznań. A wczoraj? No tak samo. Przez te 12 lat chyba, jak jestem na Globaltice, to nie zdarzyło się, żeby Piotr, dyrektor artystyczny, popełnił jakąś kolosalną pomyłkę w zapraszaniu. Zawsze jest to naprawdę coś wyważonego i jak rozmawiamy z nim, mówi, że wielokrotnie zastanawiał się właśnie, bo zespół dobry, ale nie na jego festiwal, bo tutaj muzyka musi bronić się sama, a nie musi być interesująca, ciekawa, frapująca, warta poznania, ale ciężka w odbiorze. Być odkrywcza, musi być po prostu piękna. I właśnie to piękno ludzi do muzyki przyciąga. Miałem okazję
prezentować zespoły na festiwalach folklorystycznych i tam moja rola była dość ważka, bo musiałem powiedzieć słuchaczom, dlaczego zespół jest warty zobaczenia i posłuchania. Im bardziej musiałem o tym mówić, tym gorzej było z samym zespołem. I zazwyczaj w takim przypadku kończyłem swoje długie wystąpienie zwrotem, że gdyby nie pasja tych młodych ludzi, ta sztuka zapewne by zanikła. Natomiast przy festiwalu Globaltica nie ma chyba takiego zespołu, który by się nie bronił samą muzyką. I to jest podstawa. To jest też trochę idea festiwalu, żeby tutaj była muzyka dla każdego. Ona jest, ta muzyka inspirowana tradycją ludową jest tak bogata, tak różnorodna, że no nie ma możliwości, żeby występujący artyści byli podobni do siebie, czy tworzyli muzykę, która jest do siebie zbliżona. Ja najbardziej zawsze czekam na koncerty w Starej Wozowni. To jest z jednej strony klimat tego miejsca, tej starej wozowni XIX-wiecznej, która ma niesamowitą akustykę, do której przychodzą ludzie niesamowicie otwarci, szukający czegoś nowego. I jest to miejsce, gdzie prezentujemy artystów z najwyższej półki. Wydawało mi się, że może to być zbyt trudne, natomiast okazało się, że jeżeli serwujesz publiczności muzykę, która jest na wysokim poziomie artystycznym i wykonawczym, to po prostu nie ma się co obawiać, że ona nie zostanie pozytywnie odebrana. Ludzie doceniają jakość i to jest rzecz, którą staramy się przełożyć na cały program Globaltiki. Po pierwsze, nigdy do końca nie wiadomo, czy festiwal za rok się odbędzie i decyzja o tym, że jednak będzie miał miejsce, jest podejmowana tak późno, że możliwości ruchu dyrektor artystyczny ma naprawdę znikome. Jeśli chodzi o budżet, to również nie jest fenomenalny, eufemizm. W związku z tym wielu artystów macha ręką. Sam byłem świadkiem w sytuacji, kiedy namawiałem pewnego Malgasza, żeby przyjechał na Globaltikę i za którymś razem, gdy go spotkałem, powiedział: słuchaj, napisał do mnie ten twój znajomy z Globaltiki. Ja mówię, no i co? On mówi, no wiesz, bardzo miło nam się korespondowało do momentu, aż zaczęliśmy drążyć sprawy finansowe, no i wówczas okazało się, że to jakaś anegdota, więc mu nawet nie odpisywałem. No i powiedziałem mu: Kilema, odpisz natychmiast i módl się, żeby to miejsce, to twoje miejsce jeszcze było wolne. Mówię ci, nie będziesz żałował. I Kilema machnął ręką i za tę symboliczną sumę przyjechał. Był pod takim wrażeniem festiwalu, że za rok
Patrzę, a pod sceną kogo widzę? Kilemę. Mówię, Kilema, nie wiedziałem, że w tym roku też występujesz. Powiedział, nie występuję, przyjechałem prywatnie na festiwal pobawić się. I wielokrotnie to mówiłem ze sceny, że publiczność jest skarbem nieocenionym tego festiwalu, dlatego że dzięki tej atmosferze, którą publiczność tworzy, rozmowy z artystami są o wiele łatwiejsze, bo już artysta artyście jeden drugiemu opowiada, że był na takim festiwalu i że było fantastycznie i że co prawda no, warunki finansowe nie są najlepsze, no ale to trzeba przeżyć. No, co ty, nie byłeś jeszcze na Globaltice? Chłopie, ale jak cię zaproszą, to jedź. Cudownie jest posłuchać muzyki z różnych zakątków świata, ale jednak ja głównie przychodzę na muzykę polską i w zeszłym roku, i w tym roku grały kapele polskie, ale oprócz tego miałyśmy okazję osobiście zaprezentować no głównie letnikom i osobom przyjeżdżającym, ale również gdynianom muzykę tradycyjną polską. Zespołem z Akademią Głosów Tradycji. No, w pewnym momencie człowiek poszukuje swoich korzeni, różnych korzeni, również muzycznych. No, nie wiem, mnie to bardzo, bardzo dotyka. Coś się takiego dzieje ze mną osobiście, że czuję jakąś tą przeszłość taką moich dziadków, pradziadków. I taki był nasz zamysł, żeby gdynianom właśnie przypomnieć muzykę ich dziadów i pradziadów. Ja oczekuję wspaniałych zespołów, tak wspaniałych, jakie przyjeżdżały dotychczas z całego świata, ale też z Polski. I brakuje, i mam nadzieję, że też spełni się takie marzenie, że oprócz, że w trakcie tych koncertów będą tańce pod sceną, do czego potrzebne byłyby dechy i że będą warsztaty tych tańców, tak żeby cała publiczność, która będzie miała ochotę, miała szansę się włączyć w taką świetną zabawę. Bo słuchanie muzyki jest rewelacyjnym przeżyciem, ale tańczenie do muzyki jest jeszcze lepsze. Muzyka nie potrzebuje żadnych czudeł, żadnych pomocy. Musi chodzić o własnych siłach i ktoś, kto próbuje traktować ją w sposób specjalny, tak naprawdę czyni jej krzywdę, bo nie daje jej dorosnąć i stanąć na własnych nogach. Wydaje mi się, że jest to proces, którego nie należy przyspieszać w stylu rodem z PRL-u, że dobre, bo nasze i że wszyscy powinni tańczyć mazurki. Niech sobie spokojnie ta muzyka gdzieś na obrzeżach festiwalu się pojawia i nie na dużej scenie, broń Boże, tylko właśnie w sytuacjach dla siebie najmilszych. Czyli tam, gdzie ludzie tańczą, się śpiewają i kiedy mogą tę radość z muzykowania dzielić z innymi. Wtedy ludzie po prostu przyjdą, popatrzą i nie będą chcieli być niemymi świadkami takiej ekstazy. Przyjechali pod dom, zawołali na nią, ubieraj się do ślubu, ubieraj się do ślubu. No, gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają. To nie jest z nadania. Zależy nam na tym, żeby oprócz prezentowania różnorodności muzyki świata, też pokazywać Polakom polskie korzenie. I to, w jaki sposób można je traktować. Czyli można bardzo mocno się w nie zagłębiać. Z drugiej strony można je traktować tylko jako element wyjściowy do czegoś zupełnie, zupełnie nowego. I dlatego polscy artyści pojawiają się na Globaltice co roku. No ale jest to praktycznie jedno miejsce. No z tego powodu, że jest to Festiwal Kultur Świata.
więc nie możemy skupiać się tylko na kulturze polskiej. Przyjechaliśmy z Męciny Małej, koło Gorlic. To jest taka super, hiper mała wioska, tak gdzieś 30 km od granicy słowackiej. Będę grał na pewno na skrzypcach mojego dziadka, utwór ułożony dla niego, chociaż nigdy dziadka nie poznałem. Są bardzo wiekowe skrzypce generalnie. Widać, że są połamane trochę, dlatego że po prostu koń na nie nadepnął pewnego dnia, bo dziadek wracał z wesela i spał sobie w żłobie u konia. Jak wiadomo, to troszeczkę może był wstawiony. I skrzypce trzymał tak, bo tak pod pachą i to się wysunęły i spadły na ziemię, jeszcze koń na to nadepnął. Zostały posklejane przez mojego tatę, także wiadomo, tutaj widać wszystko ładnie. To była austriacka manufaktura Steiner i zostało chyba tylko samo R z oznaczenia tutaj. W ogóle są trochę krótsze, bo wszystko się tu pozmieniało po tym wypadku. I stroję je chyba ton niżej i wtedy są w ogóle takie jakieś z kosmosu. Malisze pokazują rzecz bardzo ciekawą w naszej, w tym ruchu tradycyjnym, dlatego że wychodzą poza muzykę tradycyjną, to znaczy poza skansen. To już nie jest z pietyzmem oddawanie manier starych twórców, uczenie się od nich na wsi, a potem przenoszenie tego do miasta i granie jeden do jednego tak jak oni, tylko coś twórczego. Gdy mówimy festiwal, to się uśmiechamy, bo to brzmi troszkę frywolnie, mało poważnie, o, jakieś święto. A w każdym razie, jeśli chodzi o muzyczne wykształcenie, to żyjemy w kraju, gdzie akurat z tym mamy pewien problem, bo ani wychowanie muzyczne w szkole, ani rola radia, nie mówię tutaj o polskim radiu, o narodowych mediach, ale o pejzażu w eterze, to nie jest akurat miejsce, które by sprzyjało głębokiej refleksji i jakiemuś duchowemu rozwojowi. W związku z tym różne inicjatywy, między innymi festiwale, są naprawdę bardzo ważne w kształtowaniu naszej wrażliwości. Bywa tak, że podajemy coś na talerzu, że jest coś oczywiste na takim festiwalu i człowiek wychodzi po prostu z głową w chmurach i 15 cm nad ziemią w niebo wzięty, że coś takiego usłyszał, oczarowany, zaczarowany. Równie ważne jest praca nad sobą, to znaczy taka sugestia musi paść na podatny grunt. Jeżeli ktoś jest przygotowany i czeka na coś takiego, to prawdopodobnie się na taką sugestię otworzy i zacznie się wielka, wspaniała, życiowa przygoda. Jeżeli nie na tym festiwalu, być może na następnym, ale tak się wcześniej czy później stanie, głęboko w to wierzę. I jeśli chodzi o przyszłość, to przyszłość pokaże, że wychowaliśmy sobie oprócz dobrej publiczności również
publiczność taką, która będzie z kolei mogła nas zainspirować czy podpowiedzieć, w którym kierunku dalej ten festiwal rozwijać. Bo jest to nasze wspólne dobro i wspólne spotkanie.